Witam Państwa w naszym studiu. Dziś gość specjalny, pan Adam Kos, wójt gminy Czernichów. Czernichów to takie miejsce idealne wręcz na wypoczynek weekendowy, ale i nie tylko. Dlaczego? Jest to rzeczywiście najpiękniejszy zakątek, nie tylko w naszym rejonie tutaj. No, ma się wiele atutów. Na małym skrawku ziemi, bo tak to można określić, na wielkiej powierzchni, mamy po prostu wszystko to, co jest potrzebne do wypoczynku. A więc mamy wodę, mamy góry, mamy lasy oczywiście, mamy powietrze. Mówię powietrze, dlatego wszędzie jest, ale tutaj atrakcją jest to, że na naszym terenie jest lotnisko, jest rozbudowane szkółki paralotniarskie, a więc również w tym zakresie również jest wykorzystywane. Turysta może dosłownie w ciągu paru godzin, w ciągu weekendu szczególnie, przemieszczać się i z wszystkich tych atrakcji skorzystać, bo może i na wodzie, może sobie pływać, może wyjechać kolejką na górę na Żar, piękną panoramę, może również idąc dużo trasami turystycznymi, są piękne trasy turystyczne. Także atrakcyjność jest bardzo duża. Czy też wprost siedzieć i patrzeć na tą panoramę, bo często się tak zdarza, że wyjeżdżają turyści na górę, spokojnie siadają sobie i oglądają panoramę, bo w powietrzu się dużo dzieje, tak jak już powiedziałem, szybowce latają i paralotnie. Atrakcją jest również elektrownia szczytowo-pompowa, która jest udostępniona dla zwiedzających. Jest to wielka atrakcja podziemna, która jest bardzo cieszy się dużą popularnością. No i oczywiście około te turystyczne, suchy tor saneczkowy, również pływanie stateczkiem po jeziorze, również park glinowy. Także, że naprawdę dla każdego. Jest to w lecie, ale w zimą również, bo jest stok narciarski oświetlony, bardzo pięknie dostosowany, że ta atrakcyjność jest, można powiedzieć, cały rok, niezależnie od pory roku. Oczywiście są takie małe dołki, jakbyśmy to nazwali, jesienno-zimowe. Ale przecież jesienią Żar aż się żarzy tymi liśćmi, warto do was przyjechać. O, i właśnie tak jak pan redaktor powiedział, właśnie Żar, bo stąd to pochodzi, że Żar to żarzenie się, powiedzmy, tych liści, które na jesieni już praktycznie zaczynają złocić ten Żar, odbijając się w jeziorze międzybrodzkim. Także to jest to coś pięknego, a wiosna, tak jak w tej chwili mamy maj, jest przepiękny, również drzewa rozwitające, także jest to urokliwe. A tu tym bezwzględnie, muszę powiedzieć, jest Góra Żar. To jest takim magnesem naszym. Epicentrum, na której się wszystko praktycznie wokół niej dzieje. Także niebywała atrakcja, także jest to takim naszym magnesem i jak to nazywam, taka mała Szwajcaria. Właściwie to spotkaliśmy się dzisiaj w studiu przede wszystkim dlatego, że trwa w tej chwili kampania. Czy ta kampania właśnie miałaby wesprzeć taki okres czasu jak te poniekąd martwe okresy? Dokładnie tak. Chcemy również pokazać i zachęcamy wszystkich, którzy przybywają, żeby ten okres właśnie jesienno-wiosenny, aby również można było skorzystać. I on się zaczyna. Dlatego, że również, jak to zwyczaje u nas jest, młodzież szkolna, która na końcówce roku szkolnego już raczej idzie trochę na luzie. Wycieczki klasowe. Klasowe, także proszę uwierzyć, że o godzinie 9:10 na parkingu pod kolejką jest kilka autobusów. Dlatego, że tutaj jest cały dzień możliwość coś oglądania. Jak turysta wjedzie, przemieszczając się w kręgu 5 kilometrów w jedną, drugą stronę, wszystko może zobaczyć. Może i popływać, i stateczkiem, i na górę wyjechać, elektrownię zwiedzić. Młodzież, no powiedzmy, jeżeli chce skorzystać z parku linowego, no, po prostu jest to idealnie, nawet pod względem ekonomicznym, bo bądźmy szczerzy, że w tym momencie bez poruszania się dodatkowy koszt ma, a ma wszystko to, co sobie zażyczy. Pamiętam, że specjalnie będąc właśnie z taką wycieczką klasową, zatrzymaliśmy się w miejscu, w którym rzekomo butelki podlatywały pod górę. Może nie będziemy wyjaśniali, dlaczego tak się dzieje. Niech każdy sobie sprawdzi, jak już przyjedzie, niech sprawdzi, czy te butelki rzeczywiście toczą się pod górę, bo tak to wygląda. Tak jest, to jest ewenement też również w skali kraju i jest to wielka atrakcyjność. Szeroko rozpowszechniona, bo często mi się nawet zdarzyło, że goście zagranicy kiedyś z Węgier przyjeżdżają, a gdzie jest to miejsce? Myślę, skąd wy na Węgrze o tym wiecie, więc po prostu biura turystyczne te atrakcyjności przekazują i oczywiście ten, który jedzie na Górę Żar,
każdy tam jest i każdy próbuje, czy samochodem podjeżdżać pod górę, oczywiście, czy te butelki słynne, czy różne sposoby. Infrastruktura, czyli drogi, czyli ta kanalizacja, tak, o której była mowa. Wokół tego tworzą się nowe inicjatywy. Tak. Takie gospodarcze w zasadzie. One tak nastawione są przede wszystkim na turystów. Tak. Sami mieszkańcy zrozumieli, że jest to również źródło dochodu. Taka jest prawda, że mając duże domy, w tej chwili mają pensjonaty czy miejsca noclegowe, wykorzystują to, no bo można na tym zarobić przez lato, i mieć w zimie przykładowo na ogrzewanie, chociażby takie. No kiedyś to nie było przekonanie. W tej chwili się przekonali. Jak pan wjedzie na gminę, to co kawałeczek miejsca noclegowego, miejsca. I są dni, że ich po prostu brakuje, szczególnie zimą, kiedy te warunki są idealne, to najazd jest naprawdę tak duży, że po prostu, no, przypuszczam, że porównywalne niż w sąsiednich gminach jak Szczyrk czy Korbielu. No, tak, ta konkurencja wyrosła Szczyrkowi. Tak, ja mówię, warunki tutaj są idealne, możliwości naśnieżania są idealne, woda jest na miejscu, PKL jest przygotowany, tych armatek jest tyle, że dosłownie do w tym roku, do 5 kwietnia jeszcze była możliwość zjeżdżania. Co prawda już tam, powiedzmy, te warunki były coraz lepsze, ale to świadczy o tym, jak daleko była dobrze przygotowana trasa. I oczywiście miłośnicy narciarstwa o tym dobrze wiedzieli. Także niektórzy się przekonali, już nigdzie nie jeżdżą. Wypowiedzi są ciekawe, mam znajomych, którzy mówią, no po co my jeździmy do Austrii, mówi, kiedy mamy za ścianą, mówi, takie możliwości. No i właśnie to jest to, co chcę potwierdzić i zachęcać, żeby z tego korzystać. Tym bardziej, że mamy zamyśle, no nie tylko współuczestniczymy, jako jedna gmina i druga, aby taki sam wyciąg powstał z drugiej strony. No, to jest nie z żadną tajemnicą. Jeżeli by to się ziściło, no to będzie naprawdę typowa już stacja narciarska. To jest piękna, piękna inicjatywa i myślę, że ona wcześniej czy później dojdzie do skutku. Wróćmy jednak do tych funduszy unijnych. Dla takich atrakcyjnych miejscowości, jaką jest wasza. Czy takie fundusze trudno się pozyskuje i jak one pomagają? Ja myślę, że to jest idealna możliwość wsparcia właśnie takiej promocji, no bo trzeba powiedzieć wprost, nie każdą gminę i również i moją byłoby stać, aby te pieniążki były z samego z dochodów, czyli z budżetu gminy. Wspomożenie, tak jak w tym przypadku, 85% całości projektu, to jest duży zastrzyk i może być ta promocja więcej, że tak powiem, rozbudowana, więcej atrakcyjnie pokazana. I nie jest to łatwe, jakby na to nie popatrzeć. Z tego samego powodu, że formalność jest formalnością, nie ma się co dziwić. Trudno, żeby, powiedzmy, pieniądze dane komuś nie były rozliczone, więc tutaj pewne reżimy są i nie ulega wątpliwości. Restrykcyjnie sprawdzamy wszystko? Tak, oczywiście. No i oczywiście ten wniosek, no, musi być zasadny, musi być merytoryczny. On przechodzi 3 etapy, także nie jest to łatwe, jak, powiedzmy, tak jest się to czas. Jeszcze. Jest konkurencja, tak jest. Zawsze jest więcej wniosków niż tych możliwości są, a już nie mówiąc o formie rozliczenia, która jest bardzo skrupulatnie sprawdzana, udowodniona, na bieżąco sprawdzana. Także, ale generalnie trzeba powiedzieć, jest to idealna możliwość pomocowa dla promowania miejscowości w takim, jak w tej chwili my to robimy. Czy współpracujecie w związku z tym wnioskiem z tymi firmami, które turystycznymi, tymi, którymi zajmują się przy realizacji tego wniosku? Czy ta promocja dotyczy właśnie również ich? Tak, oczywiście. Właśnie cały ten właśnie wniosek ma to do siebie, że wszystkie podmioty turystyczne w całym kraju, biura podróży i nie tylko, dosłownie, które są na mapie, które można było zachęcić, to właśnie na jesieni ubiegłego roku była taka promocja, wszyscy zjechali się na 3 dni, mogli na własne oczy zobaczyć, i nie tylko, że w formie, powiedzmy, przekazu medialnego, ale uczestniczyć fizycznie w tym. Tak, tak. I muszę powiedzieć, że jest to i już jest to odczuwalny, pozytywny skutek tego. Taka jest prawda. Zainteresowanie, telefony. No, powiem taką ciekawą sytuację, że część przyjeżdżała do, powiedzmy, z rejonów tutaj północy, tych operatorów turystycznych,
i mówiono, to jest niemożliwe, że będąc tak blisko, mówiąc o tego Wiśle, o Szyrku, o Ustroniu, że przez górę przejechać i mamy wszystko. Mamy to, co ten największy ma tutaj, że mamy góry i wodę na takim skrawku. Czyli, no to jest zawsze gdzieś trzeba jechać. Albo mamy góry, albo powiedzmy gdzieś jedziemy do wody. A tutaj mamy uniwersalność. Także cały czas zachęcam i zapraszam do gminy Czernichów na wypoczynek o każdej porze dnia i roku. Czyli w takim razie jeszcze turystom powiedzmy, dlaczego w dwóch może zdaniach, dlaczego mają przyjechać właśnie do Czernichowa? Szukać drugiego takiego miejsca w Polsce i w kraju. Naprawdę. I jest to mała Szwajcaria. Od samego początku używam tego sformułowania i nie jestem odosobniony w tym, bo wiele przyjezdnych ludzi, mamy przecież gminy partnerskie z Austrią, która jest przecież piękna, urokliwa miejscowość, powiedzmy również w Anglii, w Niemczech, na Węgrzech, więc każdy, który z nich przyjedzie pierwszy raz, no to po prostu każdy stwierdza, że gdyby tego nie zobaczył, to by nie uwierzył, bo wprost pokazane zdjęcia, czy mapki, czy w jakiś sposób inny, to czasem się im wydaje, że to powiedzmy są zdjęcia powiedzmy z innego regionu, a tutaj naocznie mogą się o tym przekonać. Dziękuję panu Witowi za przybycie do studia. Mam nadzieję, że przekonaliśmy państwa i że wybierzecie się do Czernichowa, czy to wiosną, czy jesienią, zimą, czy latem. W naszym studiu gościem był pan Adam Kos, wójt gminy Czernichów. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję bardzo. Zapraszam uprzejmie. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo.